Cześć, z tej strony znowu Bartek, witam Was na moim perfumowym kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję zapachu Zara, Lisboa, Colombo, Avenida, do Collegio Militar. Na początek krótkie info, w następnym materiale przedstawię Wam moją listę 8 najlepszych według mnie zapachów na lato 2018. Postanowiłem trochę ten film przyspieszyć, ponieważ za oknem, jak być może widzicie w tym momencie, jak sobie przez swoje okno wyjrzycie, mamy już właściwie lato. Do lata kalendarzowego jeszcze trochę zostało, ale lato tak naprawdę już jest u nas od ładnych paru tygodni. Także postanowiłem trochę ten filmik przyspieszyć. Także jeżeli nie chcecie tego filmu przegapić, to zapraszam Was do subskrypcji. A tymczasem przechodzimy do tego oto zapachu. Za ten zapach zapłaciłem 50 zł za 100 ml. W jednym z warszawskich sklepów Zara. Przede wszystkim dlatego, że szukałem jakiegoś miary uniwersalnego zapachu na lato i ten zapach się właściwie idealnie w te moje oczekiwania wpisał. Nie ma co wijać w bawełnę, ten zapach jest bardzo podobny do Acqua di Gio od Armani, czyli kolejny po na przykład Perry Ellis 360 Red klon Acqua di Gio. W Perry Ellis 360 Red mamy Acqua di Gio Plus przyprawy, które nadają trochę bardziej ostrości temu zapachowi. Tutaj za to mamy Acqua di Gio plus jaśmin. Jest to bardzo ciekawe połączenie, zwłaszcza że jaśmin nie jest gdzieś tam w tle, tylko jest jedną z dominujących nut. Wobec czego widać, że mimo wszystko Zara się postarała, to znaczy ewidentnie się wzorowali na Acqua di Gio, ale jednak postanowili to Acqua di Gio przerobić i wyszło im takie Acqua di Gio zarowe, taka ich wersja. Jest to wersja bardzo fajna, to znaczy to jest po prostu cytrusowo-jaśminowy zapach dla mężczyzn, bardzo uniwersalny, świetny na lato, nadający się właściwie na każdą okazję letnią, tak samo jak Acqua di Gio oryginalny był takim bardzo uniwersalnym zapachem, tak samo ten jest bardzo uniwersalnym zapachem i ten jaśmin tutaj tego absolutnie nie psuje. A wręcz kurczę, no jak ten zapach powąchałem pierwszy raz, to ewidentnie mi się skojarzył z Acqua di Gio, ale wiedziałem, że coś tam jeszcze jest, coś tam w nim jeszcze jest, czego w Acqua di Gio nie ma. Rzeczywiście w internecie sprawdziłem nuty, jest ten jaśmin bardzo wyczuwalny i kurczę, ten jaśmin tak świetnie pasuje do tego Acqua di Gio, że szczerze mówiąc nawet bym nie pomyślał. I dlatego właśnie ten zapach zwrócił moją uwagę i wybrałem właśnie jego spośród mnóstwa możliwości, jakie Zara oferuje. Przechodząc do ocen w skali szkolnej, tak jak w poprzednim filmie, za sam zapach dałbym 5. 5 za zapach. Może dałbym więcej, natomiast też muszę brać pod uwagę, że jest to zapach mało oryginalny, jakby w związku z tym, że jest wzorowany na Acqua di Gio. I to DNA zapachowe już jest od wielu lat w perfumiarstwie. Dlatego być może już wiele osób podobne zapachy czuło. Poszczególne nuty zapachowe są bardzo dobrze ze sobą zmieszane, tworzą bardzo ładną, jedną spójną całość. I naprawdę ciężko mi się do czegoś tutaj przyczepić. Także za zapach 5. Lekko słodkawy, ale przede wszystkim taki świeżo-cytrusowo-jaśminowy Acqua di Gio od Zary. Jeżeli chodzi o trwałość i projekcję, no to tutaj niestety nie jest najlepiej. Trwałość tego zapachu to są około 4 godziny i można by to uznać za taką ledwo co, ale jednak akceptowalną długość trwania zapachu. Letniego, świeżego, dosyć lekkiego, ale problemem jest tutaj też niestety projekcja, to znaczy ten zapach tak naprawdę ma projekcję przez pierwsze 2 godziny, po czym tak naprawdę staje się zapachem bliskoskórnym i musicie sobie powąchać skórę, żeby ten zapach poczuć. Po mniej więcej 2-2,5 godzinie od aplikacji tego zapachu. Oznacza to, że właściwie jeżeli chcecie, aby ten zapach był czuty przez otoczenie, to musicie mniej więcej co 2-2,5, może 3 godziny po prostu ponownie sobie zaaplikować jakieś psiknięcie gdzieś tam na szyjkę, gdzieś tam na karczek. No i ciężko ten wynik nazwać inaczej niż po prostu słabym. I dlatego tutaj, nie wiem, 2 plus może bym dał ze względu na to, że cena jest niska, więc jakby można sobie właśnie tą odlewkę zrobić i sobie dopsikiwać ten zapach. Jeżeli chodzi o uniwersalność, to ten zapach jest naprawdę mocno uniwersalny. To znaczy i dla osób trochę młodszych, i dla osób trochę starszych będzie świetny. Na właściwie każdy rodzaj okazji też będzie świetny i powiedziałbym, że ze względu właśnie na trwałość projekcji jest to zapach typowo letni, ponieważ ta projekcja jest słaba, więc tym bardziej jeżeli powietrze będzie chłodniejsze trochę, to ta projekcja się stanie jeszcze słabsza, więc w ogóle ten zapach będzie niewyczuwalny. Natomiast tak samo jak oryginalne Acqua di Gio,
Ten zapach jest po prostu bardzo, bardzo uniwersalny i ze względu na wiek, i ze względu na okazję. Właściwie może to być wasz jedyny letni zapach. Możecie go używać i do biura, i na dyskotekę, i na randkę, i na spotkanie z kolegami, i do wyjścia na warzywniaka. No, na każdą okazję możecie tego zapachu użyć, więc tutaj za uniwersalność duży plus, piąteczka ode mnie. Trzeba też wspomnieć o stosunku ceny do jakości, która według mnie jest całkiem przyzwoita w tym zapachu. To znaczy, sam zapach jest po prostu super jak za tę cenę. I tutaj za sam zapach byłaby ocena, nie wiem, może nawet szóstka, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. Natomiast niestety za trwałość i projekcja, można powiedzieć, że za 50 zł za 100 ml nie jest to jakiś wynik najgorszy, ale jest to wynik słaby. Nawet jak za tę cenę jest to wynik słaby, także stosunek ceny do jakości dałbym taką czwórkę, bo to jest dobry stosunek ceny do jakości. Jeżeli komuś się ten zapach podoba, to warto go kupić, ale nie jest on jakiś wybitny, niestety. Niestety właśnie trwałość i projekcja sprawiają, że trochę ten zapach w tej kategorii przynajmniej traci. Zwłaszcza, że mamy dla tego zapachu zamiennik i oczywiście takim zamiennikiem może być po prostu zwykły Acqua di Gio od Armani, ale to jest zapach dużo, dużo droższy i szczerze mówiąc, jeżeli miałbym się zastanawiać nad tymi dwoma, to raczej wybrałbym ten, bo po prostu mimo słabszej projekcji i trwałości, to jednak sam zapach jest bardzo ładny. Ale jest też taki zapach, o którym wielokrotnie słyszeliście na moim kanale, jak Perry Ellis 360 Red, i między tymi dwoma zapachami no będzie dosyć zaciekła walka, bo z jednej strony Perry Ellis 360 Red jest zapachem trwalszym, z drugiej strony Perry Ellis 360 Red, ja przynajmniej mam takie wrażenie, jest trochę bliżej oryginału od właśnie Zary Lisboa i tamte portugalskie być może, a być może hiszpańskie słowa, których nie rozumiem. Natomiast według mnie Perry Ellis 360 Red jest zapachem bardziej syntetycznym. To znaczy sam zapach jest gorszej jakości, jest trwalszy, jest bliżej oryginału, ale jest zapachem gorszej jakości. Jakby za sam zapach, jakbym miał oceniać, to ten mi się podoba bardziej. Ten mi się podoba bardziej, po prostu. Natomiast niestety, trwałość i projekcja, no też są ważne. Więc z jednej strony za Zarą, Colombo, coś tam Militar przemawia. Po pierwsze cena, bo cena jest niższa, 50 zł za 100 ml zapłacicie za Zarę, Colombo, a za Perry Ellis 360 Red, no trochę więcej. Po drugie przemawia sam zapach, który jest według mnie ładniejszy. Za to, za Perry Ellis 360 Red przemawia to, że po pierwsze trwałość i projekcja są na zdecydowanie lepszym poziomie, zdecydowanie lepszym, i po drugie to, że jest to zapach trochę bliższy do Acqua di Gio od Armani. No i jeszcze można dodać, że zapach od Perry Ellis jest lepiej dostępny, bo po prostu można go kupić w internecie, a z zapachami Zary jest tak, że musicie po prostu sobie pojechać normalnie do stacjonarnego sklepu, ponieważ przez internet są one niesprzedawane i w dodatku nie każdy zapach aktualnie sprzedawany ogólnie w Zarze jest dostępny w każdym sklepie Zary, więc to też jakby, jeżeli chodzi o dostępność, może być z tym problem większy właśnie z zapachami z Zary. Moja końcowa ocena tego zapachu to 4+, to znaczy jest to po prostu dobry zapach za dobre pieniądze. Tymczasem żegnam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Do następnego filmu. Cześć.